witamy Państwa w przerwie meczu Legia Warszawa Bayer Leverkusen. Panowie Darkowie, jakoś specjalnie nie zdruzgotali, mimo że Legia przegrywa 0-1. Panie trenerze. No pewnie dlatego, że jest to mecz towarzyski, dlatego nie jesteśmy zdruzgotani. Zresztą no, nie temu służy to spotkanie. Legia rozpoczęła obiecująco, ale w miarę upływu czasu i tej pierwszej połowy to piłkarze z Leverkusen przejęli inicjatywę. Strzelili bardzo ładną bramkę. Mieliśmy zapytania, czy był offside, czy nie. Proponuję popatrzeć może na tę sytuację. Widzimy, że w momencie zagrania tutaj piłki do Francji offside'u nie było. Tomek Sokołowski, podanie Ramelowa. Tomek Sokołowski jest tym zawodnikiem, który pozwolił tak zawodnikowi z Leverkusen przyjąć piłkę. Bardzo ładnie jeszcze z wodem zgubił naszego obrońcę i bramka na 1-0. Kręcił go strasznie. Tak mówią piłkarze na tego typu zagranie. No tutaj widzimy bardzo dobra technika Brazylijczyka. Przełożenie na lewą nogę i nie do obrony strzał. Ramelowa też do tego. Ale gdzie byli obrońcy? To jest pytanie. Do Jacka Zielińskiego. No duży błąd jednak w ustawieniu, tak się grać nie da, tak się nie da łapać na spalone w ten sposób. A to jest druga sytuacja, strzał bodajże Woronina w słupek. I tutaj jeszcze poprawka. Trochę szczęścia miał Fabiański, przyznacie panowie. No nie mógł nic zrobić przy tym strzale, który tutaj widzimy, piłka odchodziła od niego, uderzyła w słupek, poprawka Ramelowa już był na miejscu, sparował dobrze piłkę. Chętnie byśmy Państwu pokazali strzały celne Legii, ale tylko takimi nie dysponujemy, więc mamy tylko niecelne, a to jest strzał Klata. Dobry kontratak, tutaj piłkarze z Leverkusen stracili piłkę w środku boiska, bardzo szybkie podanie do Klata. Mało wsparcia z zawodników drugiej linii w tej akcji młodego napastnika Legii Warszawa i dobra próba. No, strzelił na bramkę niecelnie, no, ale od czegoś trzeba bardzo zacząć. Bardzo łagodny pan jest, panie trenerze. Darko, jakie rady dla trenera Zielińskiego? Wymieniamy cały skład? No nie, no chyba jednak nie. Widać, że na boisko musiał wejść Marek Saganowski, ale pamiętajmy o tym, że to jest jednak czołowa drużyna Bundesligi, że mimo to, że brakuje Juana, mimo to, że brakuje Roque Juniora, nie ma Berbatowa, nie ma Werner Schneidera, to jednak jest to czołowy zespół Bundesligi i taka różnica jednak między tymi drużynami być musi. Zanim Państwa zaprosimy na drugą połowę meczu, przypominam jeszcze o naszym konkursie SMS-owym pod numer 7224. Wysyłamy SMS o treści mecz. Pojawiają się pytania, na które trzeba odpowiedzieć, a do wygrania samochód. Nagrodę główną w konkursie SMS-owym dynamicznego Seata Ibiza ufundował wyłączny dystrybutor samochodów Seat w Polsce, Iberia Motor Company S.A. A teraz już wracamy do naszych komentatorów, proszę Państwa. Druga połowa, bez zmian, Stefan Majewski, Grzegorz Kalinowski, bez zmian. Także chyba na boisku legioniści rozpoczęli, chociaż chcielibyśmy, aby nastąpiły zmiany w grze. Saganowski, Karwan, jest. 1-1. Bardzo dobra akcja przeprowadzona lewą stroną, zaraz będziemy mogli zobaczyć. Już myślę, że po pierwszym podaniu do tyłu powinna paść bramka. Ale to, co, jak mówi w przysłowie, to, co się odwlecze, to nie uciecze. Bardzo dobre zagranie Klata. Popatrzmy raz jeszcze. No i wykończenie Bartosza Karwana, o którym mówiłem, że jak gra dobrze, to i gra dobrze cała Legia. Zobaczymy, jak długo Legia dobrze grać będzie. Szansa na kolejnego gola, ale ponad bramką. Ale bardzo dobra akcja. Jest znów bardzo aktywny przy tej akcji, która miała miejsce przed chwilą, tuż po zdobyciu gola, Marcin Klat, który asystował przy pierwszej bramce. Poczyniłeś sobie notatki i w zasadzie teraz te notatki mogą się odnieść do tego, co Legia zrobiła dobrego w tych pierwszych dwóch minutach drugiej połowy, a czego brakowało w pierwszej, czym dysponował za to zespół gości, czyli Bayer Leverkusen. Na pewno Bayer grał troszeczkę szybciej, dużo ruchliwości i gry bez piłki. Legia za dużo tą piłkę prowadziła, była za mało agresywna w grze obronnej i właśnie takich akcji, jak teraz widzieliśmy na początku drugiej połowy, było za mało. Natomiast Leverkusen grał bardzo, bardzo spokojnie, rozgrywał. Popatrzmy, mamy drugą sytuację. O, tutaj widać, że Legia teraz zdecydowanie przyspieszyła. Myślę, że czeka nas naprawdę bardzo interesujące spotkanie, bo w przeciągu kilku minut już mamy trzecią praktyczną sytuację dla Legii. Więc Legia tak gra, jak sobie tego
jak to sobie wymarzyliśmy. Teraz strzał Szali, piłkę odbita i będzie kolejny korner dla stołecznego zespołu. Emocje ogromne, choć to mecz zaledwie sparingowy, ale stadion wypełniony po brzegi, przeciwnik znakomity, a gra Legii w pierwszych minutach drugiej połowy bardzo dobra. Oby tak zostało do ostatniej minuty gry. Surma przejmuje piłkę. Nie wiadomo, do kogo ją teraz zagrywał. Chyba jednak nie do Smolińskiego. Do Kiełbowicza, ale ta piłka była troszeczkę niedokładna. Ramelow, który asystował fantastycznie przy pierwszym golu. Breyer. Znakomite rozciągnięcie gry, ale teraz Sokołowski drugi, który złamał linię przy pierwszym golu, którego obciążamy winą za stratę bramki. Ustawiony był tak, jak należy. Szynówek kontra Wojciech Szala. I będzie groźnie. Woronin do Frajera. I Fabiański nie musiał interweniować. Wyręczyli go obrońcy. Pierwszy po nawałnicy Legii. O, tutaj widzimy, że dobrze dla zawodników Legii, że zawodnik nie zdecydował się na uderzenie z 17 metra, bo to było w środku bramki bardzo łatwa sytuacja do zdobycia bramki. Jacek Zieliński wciąż zasępiony. Nic dziwnego, bo dobrej gry, bardzo dobrej gry Legii było w tym meczu kilka minut. Gorszej niemal cała pierwsza połowa. Ale to, co widzieliśmy w pierwszej połowie, napawa optymizmem. Legioniści wyszli z szatni jak zupełnie inny zespół. Szybsi, bardziej zdecydowani, ruchliwsi. Samą tylko szybkością czy siłą się nie wygra. Bayer Leverkusen udzielił Legii lekcji tego, jak zmieniać pozycję, jak się przesuwać w pierwszych 45 minutach gry. Woronin. Zespół właściwie bez Żyłana, Rokę Juniora, Schneidera i Berbatowa, ale dominował w pierwszych 45 minutach gry. Magiera. Dobrze odczytał to Magiera, bo podanie do tyłu jest zawsze bardzo niebezpieczne, gdy zawodnicy wbiegają pole karne. Saganowski dobrze przytrzymał piłkę, tym razem rozejrzał się w pierwszej połowie, tuż po tym jak wszedł na boisko, miał dobrą okazję, mógł asystować nawet przy golu, ale zabrakło spojrzenia, zabrakło znalezienia dobrze ustawionego partnera. Teraz znakomita piłka, ale jednak sędzia asystent pokazuje, że był spalony. Zobaczmy, czy był. No, chyba podobnie jak w pierwszej połowie, gdy nie było. Się wydaje, że tutaj nie było, ale bardzo minimalna. Niby mecz sparingowy, ale są spore emocje. Ławka rezerwowych Bayer Leverkusen żyje. Nie podobało się im, że Szala stał tak blisko piłki przy wybijaniu rzutu wolnego. Teraz zatrzeszczały kości. Popatrzmy raz jeszcze. No tak, tu zdecydowanie faul, ale niezłośliwy faul Wojciecha Szali. Decyzja pana Ryszki trochę budzi zdziwienie. Decyzja prawidłowa, bo zawodnik Bayer Leverkusen wybił piłkę i sędzia nie może postąpić inaczej. Zawodnicy Legii zachowali się fair play, oddają piłkę, ale decyzja sędziego nie może być inna, ponieważ to ostatnim zawodnikiem był, który dotknął piłkę, był zawodnik Bayer Leverkusen. Znów daleka piłka w kierunku Woronina. Szala jak może utrudnia życie Ukraińcowi, ale chodzi nie tylko o atakowanie zawodnika, który jest przy piłce, ale i dobre ustawienie wszystkich obrońców, czego zabrakło w 28 minucie gry, gdy przez błąd Tomasza Sokołowskiego drugiego Franca wyszedł na czystą pozycję.
Legia musi uważać, blok defensywny musi uważać na biegnięcie, na zmianę tą bez piłki, ponieważ tutaj zawodnicy robią to bardzo dobrze i milimetry decydują o tym, czy jest spalony, czy nie. I to jest zawsze, jeżeli się gra w linii i na spalonego, to jest bardzo niebezpieczne. Legia gra w tej chwili z systemem 4-5-1 i chodzi o to, aby nie było ani lewego, ani prawego pomocnika, czy też skrzydłowego. Ci zawodnicy powinni wymieniać się pozycjami w pierwszej połowie. Zdecydowanie tego zabrakło. Tak miała grać Legia. Karwan i Szałachowski mieli razem z kolegami napędzać tą grę. Było zbyt statycznie, było zbyt mało ruchliwie. Teraz się to zmieniło. Legia doprowadziła do remisu. Zobaczymy, czy tej energii i pomysłowości starczy na całą drugą połowę. Na pewno energii starczy. Myślę, że pomysłowości również, bo jednak mimo, że ta kultura gry Bayernu jest troszeczkę większa, to oni również robią błędy. To takie jak teraz, Woronin wybił piłkę niemal w kosmos, chciał rozciągnąć grę, to co nam się tak bardzo podobało w pierwszej części gry. Teraz Ukrainiec zupełnie bez głowy. Karwan uprzedzony przez Marko Babicia. Fantastyczna atmosfera na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Ponad 10 tysięcy ludzi, mimo że to sparing oczywiście można tłumaczyć przyjazdem Jacka Krzynówka, jego znakomitych kolegów z Bayer Leverkusen. Chciałoby się, aby stadion tu, na którym jesteśmy, był 2-3 razy większy. No i aby ten mecz przede wszystkim był meczem o stawkę, ale cieszmy się tym, co mamy. Czyli mamy przykład tego, to co mówiliśmy, że zawodnicy Bayernu mają zdecydowanie większą przewagę w środkowej linii, ponieważ tam jest ich więcej. Natomiast to bardzo dobre zachowanie. Przeciął piłkę, bo byłaby bardzo niebezpieczna sytuacja. Przypomnijmy, Paul Fryer, ten, który dośrodkowywał przed chwilą, walczy o miejsce w reprezentacji Niemiec. Podolski, Kloze, dwaj inni gracze polskiego pochodzenia są bliżej mistrzostw świata niż on. Karwan. No i dość ryzykowna, ale w sumie udana i szczęśliwa dla warszawskiego zespołu interwencja. Tutaj widać, że Bartek się troszeczkę przeliczył, ale wybił piłkę na rzecz Rozny. Oporne zamieszanie. Saganowski. Klat w kierunku Smolińskiego. Dobra, szybka akcja, podanie w kierunku Karwana. No, zaczęto dopingować tu przy Łazienkowskiej zawodnika Bayeru Leverkusen Marko Babicia, aby wbiegł tą piłką do bramki, no ale Babicz doskonale wiedział, co robi. Poza końcową fazą bardzo dobrze wyprowadzona kontra. Zabrakło naprawdę niedużo. Ramelow przed pole karne. Magiera. Babicz dobrze wybił piłkę, ale te akcje Legii, te dośrodkowania, poruszanie choć się po boisku jest zupełnie inne. W pierwszej połowie można było mieć wątpliwości, czy to, co pokazuje Legia, starczy na Arkę Gdynia w pierwszym ligowym meczu, ale to, co pokazują legioniści w drugiej odsłonie, jest znacznie lepsze. No, Niemcy chcieli się ustawiać do rzutu rożnego. Wszyscy ten korner widzieli, wszyscy spodziewali się takiej decyzji arbitra, nawet zespół gości, tylko sędzia i jego asystenci tego nie zauważyli. Zobaczmy sobie, jeżeli będzie powtórka, sędzia był bardzo blisko, on podjął taką decyzję. Trudno z tej perspektywy czystego ujęcia kamery to ocenić. Ale skoro niemiecki piłkarz, który stał najbliżej tej sytuacji, od którego wydawało się, że ta piłka się odbiła, pierwsze co zrobił, poszedł w kierunku własnej bramki, świadczy o tym, że raczej rzut rożny powinien być, ale to tylko drobiazg. W meczu, który
mieliśmy raz jeszcze tę sytuację i piłka odbita od Ahmeda Madouniego. Marokańczyka z francuskim paszportem, który przed tym sezonem przeszedł z Borussii Dortmund do Bayer Leverkusen. €200 milionów na 4 sezony. Tyle przeznaczył koncern Bayera na swój zespół. Jest sponsorem, a w zasadzie właścicielem. Jest w tytule, w nazwie klubu, ale koncern RWE także dostarcza dużych pieniędzy. Tu widzimy starcie Magiery z Woroninem. Budżet Bayeru Leverkusen to €35 milionów, budżet Legii to €26 milionów. Ale zawsze można powiedzieć, że o wiele większy budżet od Bayeru ma Bayern Monachium, a jednak były sezony, w których prezentowali się gracze z Leverkusen o wiele lepiej od Bawarczyków. A jak prezentują się sami Bawarczycy i to w starciu z Legią, to być może, bo zapowiadane jest to, mówi się o tym głośno, już na początku sierpnia. Saganowski blisko uderzenia. Karl Van do Sokołowskiego drugiego. Coraz lepsza atmosfera na trybunach i przydałoby się, aby nagrodzić kibiców za fantastyczną postawę. Sokołowski drugi. Klat nie doszedł do piłki. Transa daleko wyciągnął Dixona Choto. Ale to wyjście opłaciło się obrońcy Legii pochodzącemu z Zimbabwe. Święto prawie takie jak wtedy, gdy przyjeżdżają na Łazienkowską w ważnych meczach ligowych takie firmy jak Wisła Kraków czy kiedyś Widzew Łódź. Teraz stawki nie ma, ale przeciwnik jest renomowany, emocje duże. A gra piłkarzy warszawskiej Legii coraz więcej kibicom obiecuje w ten wieczór. Na pewno początek drugiej połowy bardzo dobry w wykonaniu Legii. Legia w tej chwili przeważa i myślę, że jeżeli to tak potrwa przez dłuższą chwilę, to jest duże prawdopodobieństwo, że zakończy się to zdobyciem bramki, bo zawodnicy Leverkusen robią coraz więcej błędów. Natomiast trzeba uważać, że przy tej grze, żeby nie dać się skontrolować. Magiera. Wymiana piłek Klata i Smolińskiego. Gdyby to był mecz o stawkę, z pewnością byłaby żółta kartka. Nieładny faul Gonzalo Castro. 18-letni Hiszpan nie widział jednak innej możliwości niż faula. Teraz piłka w kierunku Marka Saganowskiego, ale to zbyt proste dla takiego bramkarza jak Hans-Jörg Butt. Mimo tego, że zabrakło dosłownie pół metra, to bardzo dobre zagranie. Gdyby ta piłka, tak jak powiedzieliśmy, kawałek dalej była zagrana, to byłaby ogromna szansa i prawdopodobnie padła bramka. Jakieś uwagi otrzymał Jacek Szynówek. Mniej widoczny w drugiej połowie, ale kibicom przy Łazienkowskiej brak lidera polskiej reprezentacji przy piłce wynagradza wspaniała, fantastyczna gra Legii. Zresztą Szynówek mówił, że meczem najbardziej odpowiednim do grania spotkań reprezentacji, miejscem jego ulubionym jest stadion przy Łazienkowskiej. Ramelofi Frajer, Woronin i gdy dobrze jest ustawiona obrona Legii, to i graczom Bayeru trudniej rozgrywać piłki. Tom Starke rozgrzewa się przy bocznej linii. Zobaczymy, czy
Nie zejdzie z boiska Jacek Krzynówek, który nie jest jeszcze w pełni sił. Przypomnijmy o końcówce poprzedniego sezonu. Nie zagrał nawet w meczu z Azerbejdżanem. Magiera. Magiera i jaka będzie decyzja arbitra? No myślę, nic by się nie stało, gdyby sędzia podyktował rzut karny. Popatrzmy jeszcze raz, zawodnik to przeczytał, można tak powiedzieć, ruszył piłkę i był zaatakowany. Chciałbym to jeszcze raz bliżej zobaczyć. Na razie nie ma szans na powtórkę, bo Legia konstruuje kolejną akcję ofensywną. Surma, jednak błąd byłego kapitana Legii. Krzynówek, doskonała piłka do Fransy, ale tym razem sędzia pokazuje pozycję spaloną i mieliśmy powtórkę akcji tego zderzenia z udziałem Jacka Magiery w polu karnym. Warszawa tęskni za wielkim futbolem, za nowym sezonem. Fantastyczna atmosfera na stadionie przy Łazienkowskiej. A będzie jeszcze lepsza, jeśli Legia obejmie prowadzenie. Smoliński. Prajer. Wydawało się, że będzie groźnie, ale do ataku 3-2 nie doszło jednak. Fransa nie opanował piłki. Bartosz Karwan. Zapewne zobaczymy powtórkę. Ale przynajmniej z wysokości trybun wydawało się, że legionista był pociągany za koszulkę. Po 10 minutach, praktycznie już po 20. Można powiedzieć, że to, za co chwaliśmy Bayer w pierwszej połowie, teraz te słowa pochwały należą się legionistom. Grają szeroko, grają więcej piłką. Są po prostu zespołem lepszym. Krzynówek. To, z czego jest znany rajd w kierunku środka pola karnego, ale teraz Tomasz Sokołowski drugi. Znakomita prędkość. Wydawało się, że się pogubił, ale jednak znalazł Saganowskiego. Ale pogubił się Saganowski i zamiast groźnej akcji, być może nawet gola, Paul Fryer schodzi z boiska, a wchodzi Bernetta. Urodzony w Polsce piłkarz z trzech placu gry. Tranquillo Barnetta. But w opałach. Barnetta ma szansę na zdobycie gola. Byłaby to bramka zdobyta tuż po wejściu na boisko. Szala w ostatniej chwili naprawił błędy obrony. Bo Fransa nie miałby już nic innego do zrobienia, jak tylko pokonać Łukasza Fabiańskiego. Tutaj zawodnicy Legii muszą mówić o dużym szczęściu, bo takich błędów nie wolno robić. Tranquillo Barnetta, ledwie 20-letni zawodnik, ale przecież Bayer Leverkusen znany jest z tego, że może nie tanio, ale zawsze drożej sprzedaje niż kupuje zawodników. Znakomitym klientem, odbiorcą talentów z Leverkusen jest Bayern Monachium. Można powiedzieć, że ma spory wkład w utrzymanie tego zespołu. Tak to bywa, jeżeli taki zespół jak Leverkusen ogrywa u siebie zawodników i promuje, to wówczas
Wydawało się, że Bartosz Karwan po raz drugi trafi do bramki Hansa Jörga Buta. 67. minuta gry, było bardzo blisko, popatrzmy. Musi to trafić, to jest 4 metr, 4 metr, proszę popatrzeć, gdyby tylko próbował w drugi słupek. No trudno, nie udało się, ale bardzo dobre uderzenie głową w ziemię i tutaj bramkarz prawdopodobnie, gdy piłka trafiła do bramki, byłby bez szans. Teraz efektownie, ale bardzo nieskutecznie. Drużyna Legii jeszcze nie została skompletowana przed nowym sezonem. Co więcej, dzisiaj odszedł zespoł Artur Borys, który przeniósł się do Celticu Glasgow. Prawdopodobnie Jarmułka Słowak nie zostanie zakupiony przez warszawski klub. Karwan do Saganowskiego. Jeszcze nie koniec akcji. Sokołowski bardzo odważnie. I Achmed Madouni na rzut rożny. Na aut. Saganowski dobrze gra głową, dużo górnych piłek do tego niskiego, ale jednak bardzo skocznego i dobrze potrafiącego się zastawić piłkarza. Saganowski chociaż przegrywał podobno ostatnio rywalizację z Szałachowskim, wszedł jednak na boisko, bo gracz kupiony z Górnika Łęczna doznał kontuzji w pierwszej połowie. A inni napastnicy na ławce rezerwowych Legii to Marcin Chmiest, Dawid Janczyk, 18-latek z Sandecji Nowy Sącz, o którym mówi się, że jest ogromnym i gotowym już do gry młodym talentem. No i zawodnik, który powinien najbardziej interesować trenera Majewskiego, czyli Dariusz Zjawiński. Podobno bardzo blisko, by został wypożyczony do Widzewa Łódź. Musimy poczekać, zawodnik sam musi się określić, czy on chce odejść, czy nie. Jeżeli będzie chciał do nas przyjść, to rozważymy taką sytuację i podejmiemy odpowiednią decyzję. Oznacza to, że zainteresowanie ze strony Widzewa Łódź jest i byłoby to chyba z pożytkiem dla Zjawińskiego, który przy tak ostrej konkurencji w Legii, mimo informacji o tym, że Saganowski miałby odejść, że Włodarczyk jest w Szkocji na testach, będzie miał daleką drogę na boisko. Faul odgwizdany przez sędziego Ryszkę. Momentami arbiter też jeszcze w wakacyjnej formie przed sezonem, który rozpoczyna się w Gdyni 24 lipca meczem pomiędzy Beniaminkiem, Arką Gdynia i Legią Warszawa. Babić. Będzie zmiana w drużynie warszawskiej Legii i już kibice skandują, już wiedzą, kto wejdzie na boisko. Aleksander Wukowicz. A to z kolei oznacza, że prawdopodobnie opuści je Marcin Smoliński. Między tymi dwoma zawodnikami będzie się rozgrywała rywalizacja o miejsce na środku pomocy. Chociaż prasa dokłada do tego jeszcze trzeciego zawodnika, Marcina Burkharda, ale to na razie tylko prasowe spekulacje przed zaczynającym się za 12 dni ligowym sezonem. Ja myślę, że to dobrze świadczy o zespole Legii, że na tej kluczowej pozycji, jaką jest na pewno środek pomocy, są alternatywy, można wymienić zawodnika. Zobaczymy, co teraz. Saganowski, jest! Wspaniała bramka! 70.
trzecia minuta gry. Marek Saganowski. Zrobił to odważnie, podobnie jak Klat w pierwszej połowie, ale Klat nie trafił do bramki, a Saganowski zrobił to perfekcyjnie. Hans-Jörg Butt pokonany. Popatrzmy raz jeszcze. Doskonałe uderzenie tutaj, błąd obrońcy, zobaczmy. Piłka po koźle, bramkarz bez szans, naprawdę bardzo dobre uderzenie. Pytanie to samo, które mieliśmy do graczy Legii w pierwszej połowie, gdzie byli środkowi obrońcy. Jeżeli popatrzymy na akcję, gdy się zaczynała, zdecydowany błąd dwójki środkowych obrońców. Zostawili Saganowskiego zupełnie samego, a ten pięknym strzałem mógł tylko zakończyć tą akcję bramką. W międzyczasie zmiana. Aleksander Wukowicz schodzi. Wchodzi, zmienia Smolińskiego. Euforia na stadionie Legii, jak zwykle po strzeleniu każdego gola. Prowadzenie z silnym przeciwnikiem i blisko podwyższenia prowadzenia Marek Saganowski, który udowadnia, że nic tak dobrze nie robi w futbolu jak rywalizacja. Na pewno tak, ale popatrzmy całą akcję. Zagranie tutaj po prawej stronie z pierwszej piłki, dogranie do Tomka Sokołowskiego, ten bardzo dobre rzucenie piłki, naprawdę niewiele brakowało. Ja już... Teraz wypada zadać pytanie, skoro Saganowski przegrywał walkę z Szałachowskim, to w jakiej formie jest Szałachowski, gdyby grał przy tak dobrze dysponowanych kolegach i nie miał rozbitej głowy w pierwszej połowie? Ja myślę, że to jest dobre dla trenera, dla zespołu, jeżeli jest dwóch zawodników w dobrej formie, bo tak jak powiedziałem, wówczas jest możliwość wyboru i... A to ten jeden z najważniejszych, moim zdaniem, w Legii na razie nie do zastąpienia, Bartosz Karwan. Ja już faulowany i to tak. Już nie przebierał w środkach młody obrońca Bayeru Leverkusen. Ja już wspominałem na początku 10 minut temu, że wydawało tak, jakby zawodnicy zamienili koszulki. To w tej chwili Legia jest tym zespołem, który dominuje na boisku, gra szybciej piłką. Leverkusen stanął. Wchodzi Jacek Szynówek. Obiecywał, że jego zespół Bayer Leverkusen wygra tu dzisiaj. Entuzjastycznie oklaskami na stojąco przez wielu widzów żegnany lider polskiej reprezentacji, najlepszy nasz gracz ostatniego sezonu. A tymczasem legioniści przed szansą zdobycia trzeciego gola. Pięknie rozegrana piłka do boku, do Chorągiewki w kierunku Kiełbowicza. Pierwsza próba nieudana. Wukowicz, jeden z pierwszych kontaktów z piłką. Surma. Polska Walia 7 września na stadionie Wojska Polskiego i speaker stadionu przy Łazienkowskiej Wojciech Hadaj przypomina o tym, aby kibice przyszli raz jeszcze oglądać pewnego reprezentanta Polski, najpewniejszego z pewnych, czyli Jacka Krzynówka i jego kolegów w eliminacyjnym spotkaniu. Wukowicz. Znakomitą zmianę dał Saganowski, zmieniając Szałachowskiego. Zobaczymy, jak zagra Wukowicz, o którym mówiło się, że po powrocie z greckiego Ergotelis był tylko cieniem tego piłkarza, który rządził drugą linią w polskiej lidze. Być może i jemu rywalizacja zrobi dobrze. Ramelo. Ja powiem w ten sposób, że rywalizacja to każdemu robi dobrze, bo wówczas zawodnik czuje oddech innego i naprawdę musi się wspiąć na wyżyny, żeby wygrać tą rywalizację. Ostro, ale zgodnie z przepisami. Sokołowski. Szala starł się zupełnie niepotrzebnie z Marko Babiczem. No. Panowie, to może do Pampeluny, bo tam jest teraz Festiwal Byków.
mecz sparingowy. Mówiłem, że sędziowie chyba nie będą mieli dużo pracy. I mówiłem to myśląc o sportowym zachowaniu, o niezbyt ostrej, raczej towarzyskiej, momentami nawet bardzo luźnej grze, ale myliłem się. Doszło teraz w końcówce spotkania do wielkich emocji. Bayer Leverkusen naprawdę chce wygrać ten mecz. Woronin opuszcza boisko. Rone Schmitzler kilka minut wcześniej, Fabian Hergesel zastąpił Jacka Krzynówka. Bayer nie lubi przegrywać i nie ma się co dziwić, że czasami tutaj nerwy puszczają. Natomiast no, sędzia postawił bardzo słusznie, musiał już wyciągnąć te kartki, bo tak po prostu nie może być. No, Babicz nabrał ogromnej ochoty do gry po tym starciu z Szalą. Do tej pory kibice Legii lubili wszystkich graczy Bayeru Leverkusen, a najbardziej Jacka Krzynówka. Teraz mają tego, na którego gwizdzą, czyli Babicza. Mimo że mecz towarzyski, sparingowy nawet, to jednak wywołujący ogromne emocje. 12 minut do zakończenia spotkania. Będą chcieli wyrównać gracze Bayeru Leverkusen. I bardzo blisko. Schmitzler próbował prawą stroną. Udało mu się wywalczyć rzut rożny. Babicz, który dostał jakby dodatkowych sił po tym starciu z Szalą i żółtej kartce, teraz będzie wybijał rzut rożny. Stoper Kalsenbracker poszedł pod bramkę Fabiańskiego. Nic jednak z tego nie wyszło. Zbyt wysoka centra od Babicza. Klaus Augenthaler na pewno nie jest zadowolony, ale nie jest to też końcowe załamanie, jakie mógł przeżywać parę lat temu trener Klaus Topmeller, który i przegrał Mistrzostwo Niemiec i przegrał finał Ligi Mistrzów. Tutaj zauważyliśmy, że trenerzy drużyny Bayer Leverkusen mają pretensje, bo Szala po raz kolejny, wiemy jak gra, troszeczkę pomóc sobie łokcie, natomiast oni bardzo agresywnie reagują. Myślę, że to jest mecz kontrolny, troszeczkę te nerwy można trzymać na wodze, jak to się mówi. O, i teraz błąd. Błąd Jacka Magiery, który zaspał, dał sobie odebrać piłkę. I młody Łukasz Fabiański, który przejął numer pierwszy po Arturu Borucu, pokazał, że nie jest bramkarzem, który jest przywiązany do bramki, do linii bramkowej. Wyszedł, zabrał piłkę. Szala. Błąd środkowego obrońcy. Franca. Dixon Choto. I bardzo dobrze Sokołowski. Bardzo dobrze Kiełbowicz oczywiście. I przy tym wejściu doznał kontuzji. Miejmy nadzieję, że nie będzie to nic groźnego. Nastąpiło prawdopodobnie zderzenie z bramkarzem, myślę. Najlepiej i najrówniej grający w poprzednim sezonie zawodnik warszawskiej Legii. Kadrowicz, no. Trzymajmy kciuki, aby nic się nie stało. Popatrzmy raz jeszcze. No miał pecha. Z jednej strony rozpędzony Schmitzler. Z drugiej strony nie mniej rozpędzony Fabiański. Dostał się potężne kleszcze. Tutaj Kiełbowicz. Natomiast nie można mówić o żadnej złośliwości. Zawodnicy, cała trójka walczyła o piłkę, tak się zdarza. Ja myślę, że Kiełbowicz wejdzie do gry i będzie grał dalej.
Przed rokiem reklamowano jako wielkie objawienie 16-letniego Macieja Korzyma, a teraz kolejna rewelacja, kolejne odkrycie z Nowego Sącza, Dawid Janczyk. Podobno to piłkarz, któremu brakuje w tej chwili już tylko większego spokoju i wiary w siebie. Zobaczymy, czy to wszystko prawda. Kilka minut do końca. 8, być może sędzia doliczy jeszcze jakąś dodatkową minutę. Czoto. Sokołowski drugi. Przez moment przy piłce Rolfes. Barnetta. Gwizdy, a więc nie ma wątpliwości przy piłce Babić. Bardzo dobrze Wojciech Szala. Niemcom udało się jednak wywalczyć rzut rożny. A w zespole warszawskiej Legii Bartosz Karwan, zdobywca wyrównującej bramki. Jeden z motorów napędowych Legii Warszawa opuszcza boisko i na ostatnie minuty wchodzi wielka nadzieja warszawskiego klubu, no i całej polskiej piłki, bo każdy 18-latek, który pojawia się w meczu z takim przeciwnikiem, od razu budzi nasze nadzieje. No i zobaczymy, czy to prawdziwa sensacja. Dawid Janczyk. Myślę, że pada parę słów powiedzieć i poświęcić. Zobaczmy się, co jednak zakończy. Wrócę za chwileczkę. Dawid przypięcie, znakomite podanie. Saganowski. Jeszcze nie koniec akcji, podnosi ręce do góry. Wukowicz. Trochę zabrakło, ale na pewno brawa dla Dawida za fantastyczne wejście. Gdyby jeszcze zdobył bramkę, to stałby się jeszcze szybciej bohaterem kibiców od Marcina Smolińskiego, który przed rokiem przebojem zdobył serca warszawskiej publiczności. Na pewno bardzo dobre zagranie. Zobaczył zawodnika, zagrał w tak zwane tempo, piłkę po ziemi. Zabrakło naprawdę minimalnie. Chciałbym jeszcze wrócić do Bartka, który wydaje mi się, że zagrał dobre spotkanie. Strzelił bramkę, mógł jeszcze jedno strzelić. To jest to, co wymagamy od pomocników. Jeżeli potrafi rozegrać, dograć, a jeszcze jak jest bardzo niebezpieczny i zdobywa bramki, to trzeba takiego zawodnika zawsze pochwalić. Fransa, zdobywca jedynej bramki dla Bayeru Leverkusen, która otworzyła wynik spotkania w 28 minucie. Podobnie Brazylijczyk, Ramelow. Barnetta. Zbyt szybko, zbyt łatwo chodzi piłka między graczami Bayeru. Janczyk. I Fabiański na uwolnienie, mówiąc językiem hokejowym, bo tam przeżywa kłopoty Sokołowski. Saganowski walczy jednak do końca. Wydawało się, że przypadkowe nieco wybicie piłki. Trochę chaosu, ale w tym chaosie dobrze czuje się zawsze Saganowski. Tak, to jest zawodnik, który walczy do końca i w taki sposób gry odpowiada mu. Natomiast tutaj Bayer troszeczkę za dużo się bawił z tą piłką. Gdyby ktoś się zdecydował na rozwiązanie końcowe na strzał, prawdopodobnie sytuacja wyglądałaby inaczej. Bo z takiej sytuacji, jak była tutaj przed chwilą, trzeba uderzyć, trzeba to zakończyć akcję strzałem. Teraz widzieliśmy, jak Dawid doskonale poradził sobie przy linii. Widać, że potrafi się zastawić. Nie boi się kontaktu z silniejszym od niego przeciwnikiem. Sokołowski do szali. Surma. Znakomite podanie. Janczyk. Ach, trochę za szybko. Tym razem zabrakło wyrachowania, zabrakło zimnej krwi. No i może
Trochę przeglądu sytuacji, bowiem Klat lewą stroną zamykał akcję, można było do niego podać piłkę, a że podawać potrafi, to widzieliśmy wtedy przy zagraniu do Saganowskiego. Czy będzie gol? Saganowski miał szansę, miał okazję, by podwyższyć na 3-1. Myślę, że jakby spróbowali tak zwany podciąć tą piłkę, to na pewno by przeszła. Tutaj było chyba troszeczkę za mało czasu. Ale tak jak powiedzieliśmy, zawodnik, który walczy do końca i w przeciągu kilku minut stwarza sobie drugą sytuację bramkową. Barneta, dobre podanie w kierunku Roflesa. Do końca już tylko 2 minuty, prawdopodobnie jeszcze jakaś minuta będzie doliczona. Przydałoby się nie tylko dowieść ten wynik do końca, ale co było widać w ostatnich akcjach, nawet może i podwyższyć to prowadzenie. To, co wydawało się nierealne po pierwszej połowie, jest realne, a w dodatku jeszcze teraz można licytować wyżej. Na pewno tak. Tutaj musimy za drugą połowę bardzo pochwalić Legię, która zagrała doskonałą drugą połowę, pierwszą słabszą, ale za tą drugą połowę i za grę, w jaką zademonstrowali, to zasłużenie prowadzą. W końcówce trener Jacek Zieliński nie będzie ryzykował. Wpuszcza na boisko defensywnego pomocnika, czasami nawet stopera, czyli Kubę Rzeźniczaka. Kolejny młody zawodnik, ledwie 19-letni, tegoroczny maturzysta. Zanosi się, że w tym roku Legia może mieć najmłodszy skład w historii. Nawet jeśli pojawi się Jacek Bąk, który jest po 30, to i tak nie zmieni to faktu, że idą poważne zmiany w zespole przy ulicy Łazienkowskiej. Babicz z prawej strony, z lewej strony przeszedł do środka. Fransa, Czoto, długie nogi i masywna sylwetka Dixona Czoto pomogły mu w tej sytuacji. Nie jest może oszałamiająco szybki, ale potrafi się dobrze ustawić, a przed nami ostatnia chyba zmiana w zespole warszawskiej Legii. Jacek Magiera, kapitan zespołu w spotkaniu z Bayerem Leverkusen, opuszcza boisko, a w jego miejsce wchodzi Kuba Rzeźniczak. Wybita z pola karnego. Klat. I znów Dawid przy piłce. Zupełnie bez kompleksów gra ten 18-latek. Teraz trochę za bardzo uwierzył w możliwości swoich kolegów z zespołu. To podanie do Kiełbowicza naprawdę obliczone na znakomitego sprintera. To sprintera bez piłki. Ale widać, że chłopak się potrafi znaleźć sytuację, potrafi tą piłkę, tak jak to widzieliśmy, przyjąć. No naprawdę minimalnie brakowało 2 razy do podania, które by było naprawdę zaskakujące i mogło się zakończyć zdobyciem bramki przez Legię. Rzut wolny, faulowany właśnie był 18-letni gracz Legii. Szybko wykonany rzut wolny. Szala. Mają do niego zaufanie. W zeszłym roku Maciej Korzyn został najmłodszym strzelcem bramki w europejskich pucharach dla Legii. Teraz jego nieco starszy kolega może wejść do grupy najmłodszych graczy, którzy zdobyli miejsce w pierwszej 11. Może o krok przed szereg się wysuwam, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Babicz. A Jan
Znaczy Kius jest przy nim, odbiera piłkę. Znakomita, ambitna gra, no i przede wszystkim umie się znaleźć na boisku. Z pewnością jednak w tym sezonie nie pogra z Maćkiem Korzynem, bo ten został wypożyczony do Odry Wodzisław. Saganowski do Sokołowskiego. Wukowicz. Wukowicz i Surma. Rzeźwiczak przez moment. Szanuje piłkę, zespół warszawskiej Legii nie dopuszcza do tego, aby przytrafiła się jakaś głupia strata w 93 już minucie gry. Spędziłeś wiele lat w Bundeslidze, znasz znakomicie niemiecki futbol. Oczywiście to mecz sparingowy, Bayer Leverkusen zaczyna rozgrywki ligowe dopiero na początku sierpnia. Legia już za 12 dni. Strzał, na szczęście niecelny, Simon Robles nie trafił. Legia pokonuje Bayer Leverkusen 2-1. Czy można z tego zwycięstwa nad Bayerem Leverkusen, który dopiero startuje do sezonu, wyciągać jakieś pozytywne wnioski? Czy trochę w tej chwili publiczność i my wszyscy na stadionie i przed telewizorami nie dajemy się zbytnio ponosić emocjom? Na pewno trzeba się cieszyć ze zwycięstwa, ale to, co Legia zademonstrowała w drugiej połowie, to zdecydowanie zasłużyła na to zwycięstwo. Grała bardzo dobrze, grała piłką, ta piłka bardziej słuchała, chodziła od nogi do nogi. I oczywiście sytuacja, jaką sobie stworzyła, to napawa optymizmem. Myślę, że przez to, że zagrało również dużo młodych zawodników, to należy być optymistą. Bez Żuana, bez Roque Juniora, Schneidera, Berbatowa i przed sezonem. Ile procent Bayeru Leverkusen było dzisiaj w Bayerze Leverkusen? 6 zawodników z podstawowego składu nie grało, ale mimo wszystko to jest sparing i z takim sparingiem trzeba wygrać. A przed nami rozmowa, na płycie boiska jest już Sergiusz Ryczel i jego goście, którzy przed chwilą zakończyli spotkanie. Jacek Szynówek zakończył spotkanie kilkanaście minut wcześniej, dlatego że zszedł. Jacku, no dla takiego klubu jak Bayer Leverkusen porażka z Legią to jednak problem, boli. No wiem, czy boli. Widać było dzisiaj, że Legia jest na innym etapie przygotowań do sezonu. Praktycznie za 2 tygodnie oni są już wszyscy praktycznie przygotowani do sezonu. My dopiero do tego sezonu zaczynamy się przygotowywać. Niemniej jednak Legia dzisiaj zagrała bardzo dobrze, wygrała zasłużenie i na pewno teraz zasłużenie zbiera gratulacje. Już wy sobie podziękowaliście za grę. No prawda jest taka, że nie ukrywam, że dziennikarze i kibice czekali na piękne strzały Jacka Krzynówka, a Marek Saganowski popisał się pięknym uderzeniem. Czasami tak się zdarza, że zresztą ode mnie napastnika jest wymagany jak najwięcej strzałów. Dzisiaj ten strzał wyszedł. Można być z tego zadowolony. Dziękuję wam serdecznie, panowie. Powodzenia życzę. Słaby mecz Legii w pierwszej połowie, doskonały w drugiej, a to spotkanie komentowali dla państwa były piłkarz Legii i Kaiserslautern, obecnie trener Widzewa, Stefan Majewski. Dziękuję bardzo i żegnam. I Grzegorz Kalinowski. Oddajemy głos do Piotrka Salaka. A my, proszę panów, no chyba w znacznie lepszych nastrojach po tej drugiej połowie, bo rzeczywiście Legia zagrała zupełnie inny mecz i zupełnie inny obraz tego stołecznego zespołu. Teraz, proszę państwa, popatrzmy na te sytuacje, które zdecydowały o tym, że Legia wygrała dzisiaj z Bayerem Leverkusen. A to bramka, to jest już bramka Karwana? Tak jest. To jest 25 sekunda drugiej połowy. Znakomite wejście w drugą połowę. Świetne rozpoczęcie oczywiście tej drugiej połowy przez zawodników Legii. Tutaj będziemy widzieli bramkę Marka Saganowskiego. Piękne uderzenie. Bardzo ładne uderzenie z voleja. Czy But tutaj nie popełnił błędu trenerze? A to było bardzo dobre uderzenie. To przede wszystkim trzeba cały kredyt oddać Markowi. Myślę, że But był bez szans w tym momencie, kiedy padał strzał na bramkę. Nasi komentatorzy zwracali uwagę na to, że to niemalże kopia sytuacji, po której Bayer Leverkusen zdobył bramkę. No może nie dokładnie taka sama sytuacja, ale bardzo podobna. Tutaj mieliśmy z kolei Janczyka, który wszedł. No, wejście Smoka miał zaraz na początku. Świetna piłka do Saganowskiego. Kilka ciekawych, dynamicznych akcji. Znakomicie ten chłopak się pokazał. Jego kolega też z Sandecji Nowy Sącz, Maciej Korzyn, był z Legii przez rok, nie trafił się do składu przebić. Tu się okazuje, że chłopak wchodzi 17-letni na 5 minut i cała publiczność już jest... Wiele, proszę państwa, możemy sobie obiecywać po tym meczu. Wiele możemy sobie obiecywać po postawie, szczególnie w drugiej połowie Legii Warszawa. Już teraz żegnamy się z państwem z murawy Stadionu Wojska Polskiego. Dariusz Tuzimiek, zastępca naczelnego przeglądu
sportowego Dariusz Żydowczyk i Piotr Salak. Dziękujemy Państwu. Dobranoc.